Siemanko, z tej strony Oskar dla MyMMA. Dziś moim rozmówcą będzie Przemysław Górny. Witam cię bardzo serdecznie. Witam Ciebie, witam słuchaczy. Powiedz mi, kiedy się właściwie dowiedziałeś o walce na Cave? No bo twoim rywalem Michał Chawro, rozmawiałem z Michałem, on właściwie, to było takie bardzo dynamiczne, kiedy odwołali mu walkę na MMA Attack. A czy ty wiedziałeś wcześniej już o walce, że będziesz walczył dla organizacji Cave? Czy jakby w tym samym momencie, kiedy Michałowi odwołali walkę, to wtedy organizacja się do ciebie odezwała? Znaczy nie, no ja gdzieś wiedziałem o walce z miesiąc temu i to tak wyszło w sumie spontanicznie. Dogadałem się z organizatorem, że tam jakąś walkę szukam, bo też tam ostatnio coś tam się szykowało, ale wypadło. No i powiedział, że jest zainteresowany i szukał mi rywala. No i tak A czy też. właśnie od całego początku twoim rywalem miał być Michał Chawro, no bo tak jak mówię, Michałowi wypadła walka, więc wygląda to trochę tak, jakby byłby zastępstwem dla ciebie, ale czy od samego początku był tylko i wyłącznie temat Michała? Znaczy, temat był taki, że szukali dla mnie rywala i tam dwie propozycje padły, Wieczorek i Chawro. A że Chawro wygrał z Wieczorkiem, no to zdecydowałem się na Chawro, nie? Jasne. Wspominałeś o tym, ale chciałem dopytać, czy były propozycje z innych organizacji, czy to w Polsce, czy za granicą, po tym, kiedy zostałeś właśnie zwolniony z organizacji Bellator? Znaczy ogólnie co, temat był tam wałkowany ciągle z KSW, ale tam ciągle kazali mi czekać, bo nie mieli rywala dla mnie. Teraz nawet, że tak powiem, miał być temat walki w Gorzowie z lokalnym zawodnikiem, ale zawodnik ten lokalny, tam nie powiem kto to jest, tak ogólnie nie zgodził się na walkę z niego. Jego argumentem było to, że mam za duży rekord, on tam ma za mały rekord i po prostu nie zgodził się na walkę ze mną, nie? Myślę, że tu mogę odesłać do mojego wywiadu z Kubą Borowiczem, bo on tam trochę bardziej nakreślił sytuację, bo pewnie chodzi ci o Wojtka Pająka, tak? No tak. No to Kuba tam trochę więcej o tym powiedział, ale przejdźmy dalej. Taka dziwna sytuacja, no bo na Tapology masz wpisane dwa kluby, dlatego chciałem cię zapytać, gdzie się właściwie przygotowujesz do tej walki? Ja się przygotowuję głównie w Berserkers Team Stargard, jestem zawodnikiem Berserkers Team. No i też jeżdżę do Betty Gymu, do Szczecina. Jasne, a kto jest takim twoim głównym sparring partnerem pod Michała Chawro? No bo to jest taki trochę problematyczny zawodnik, mało doświadczony, niewiele o nim wiemy. Ostatnia walka szybko i spektakularnie wygrana właśnie z Cyprianem Wieczorkiem, więc kto na sparingach stara się imitować Michała Chawro? No ja mam tu kilku sparring partnerów, tak? W klubie mamy kilku chłopaków w mojej wadze. Też Patryk Trytek mnie dociąża. No tyle mogę zdradzić na ten temat. Jasne. Panowski nieraz tam mi pomaga, chociaż on teraz jest na szkoleniach jakichś tam wojskowych. No ale mamy chłopaków, którzy tam, że tak powiem, dociążają mnie. Teraz jest zgrupowanie takie wojskowe w klubie u nas w Stargardzie. Więc jest bardzo dużo takich fighterów, że tak powiem, dojezdnych, więc jest z kim porobić, nie? Właśnie fajnie, że powiedziałeś, że gdzieś dojeżdżasz do Betty Gymu. Walczy w main evencie również Maciej Różański, czy inaczej, kogo bierzesz do narożnika? No bo faktycznie kiedyś już z kimś o tym rozmawiałem, że to jest fajne, jak gdy walczy się we dwóch czy we trzech na gali, że można wziąć więcej osób, ale czy twój narożnik z tego względu się jakoś zmienia, czy bierzesz kogoś z tego Betty Gymu, czy stawiasz tylko i wyłącznie na trenerów z Berserker, Steve Starker? Znaczy, no ze mną będzie trener Tomek i będzie ze mną właśnie mój koleżka Patryk Trytek. A czy z Maćkiem macie jakąś taką relację, że taką bardziej koleżeńską? No bo faktycznie no, daleki wyjazd, trzeba przyznać, na drugi koniec Polski do Jastrzębia-Zdrój. No i faktycznie wtedy jest możliwość pojechania większą taką ekipą. Czy wpływa to jakkolwiek na ciebie, że faktycznie będziesz miał więcej swoich ludzi wokół i ta atmosfera będzie taka bardziej przyjazna? Znaczy, czy to wpływa? No na pewno jadą tam z kolesie z mojego klubu, też będą walczyć, więc myślę, że będzie to na plus wszystko. Właśnie ta atmosfera będzie, może razem w szatni będziemy, to zawsze będzie inaczej, nie? Jasne.
Właśnie, zwolnienie z Bellatora to też temat, który chciałbym zahaczyć. Wiadomo, doszło do fuzji z PFL-em, no aczkolwiek, albo inaczej, wielu zawodników na tym właśnie straciło, że no, po prostu zostali zwolnieni, ale jakie były kulisy właśnie rozwiązania umowy z Bellatorem w Twoim przypadku? Czy to była kwestia tej porażki, czy faktycznie przez to, że doszło do tego połączenia dwóch organizacji, no to właśnie Bellator nie ma już dla Ciebie miejsca w swoich szeregach? Znaczy, no powiem tak, z Bellatorem to była taka jednorazowa przygoda. Jakbym wygrał, wiadomo, to może by się to inaczej też rozwinęło, chociaż właśnie teraz trochę tam się namieszało z tym PFL-em, bo jeszcze tam od menadżera dostałem sygnał, że na pewno zawalczymy na Bellatorze mimo tej porażki. No ale właśnie później ta sytuacja z tym całym PFL-em wyszła i no, na razie jest cisza, że tak powiem, nie? Bo teraz tam widziałem zestawienia, są takie mistrzowie PFL, VS mistrzowie Bellatora, nie? Tak, dokładnie. Ale powiedz mi, no bo faktycznie Bellator jeszcze przez jakiś czas będzie swoje wydarzenia organizował, bodajże jeszcze 2 lata. W tym roku ma być 8 wydarzeń spod szyldu tej organizacji. Rozumiem, że nie masz już z nimi kontraktu i jakby temat jest zakończony, czy jeszcze jest potencjalna szansa? Tak jak wspominałeś, twój menadżer coś wspominał o tej walce, czy jeszcze szansa, że zobaczymy cię w tej organizacji? No mam nadzieję, że jeszcze mnie zobaczycie. Też sobie tego życzę. Kontraktu nie mam, bo to był, tak jak wspomniałem, jednorazowy kontrakt, ale to, co menadżer wspominał, no to jest duża szansa, że jeszcze uda się tam zawalczyć. No i mam taką nadzieję, że tak będzie. No ale właśnie wspominając o tej fuzji, no w Europie rozwija się nowa organizacja, gdzie zresztą mistrzem jest nasz jakby rodak, Kuba Kaszuba, PFL Europe, czy była jakakolwiek szansa na to, żebyś wystąpił w tym turnieju? Czy był jakikolwiek kontakt? No tak mówię, sporo zawodników z Bellatora przechodzi do PFL. Będzie to jakkolwiek łączone? Czy była jakby w Twoim kierunku propozycja, żeby wystąpić w turnieju europejskiego PFL-a w kategorii, no nie wiem, w której kategorii, bo te kategorie są pomieszane, 61, 66, czy była jakakolwiek właśnie propozycja z tej strony? No na ten moment nie było propozycji. Wcześniej miałem propozycję jeszcze przed walką w Bellatorze zawalczyć na PFL. W Berlinie była organizowana gala, ale tam za krótki czas był. Ja też nie byłem w jakimś tam, że tak powiem, transie przygotowawczym, w sztosie, że tak powiem. I tam było chyba 2 tygodnie do walki, to tam nawet nie brałem pod uwagę tej walki, nie? Ale taka tam kiedyś właśnie propozycja była walki na PFL. A na ten moment, no, że tak powiem, nie ma żadnych propozycji, nie? Na razie się skupiam na tej walce. Trzeba tutaj wygrać. I myślę, że po tej wygranej tam wszystko się tak powiem, że tak powiem, się otworzy, nie? A właśnie tutaj delikatnie się pomyliłem. Czy byłbyś otwarty, gdyby na przykład PFL właśnie przyszedł z taką propozycją, to jednak jest turniej o 100 tysięcy dolarów. Czy byłbyś skłonny przejść do wagi wyżej? No bo ty te gabaryty masz całkiem przyzwoite jak na kategorię 61 kg, więc czy byłaby opcja, żebyś wyjątkowo z racji właśnie na taki turniej poszedł do kategorii piórkowej? No to jakby była taka szansa, ja musiał to przemyśleć. No na pewno bym się zdecydował, względu wiadomo finansowe, bo to jest też duża szansa zarobienia dobrych pieniążków. No ale no nie ukrywajmy, w 66 też, że tak powiem, zawodnicy robią tą wagę. Ja też dużo zbijam wagi na 61, a ci, no co walczą na 66, to dużo też zbijam do 66, tak? Później oni ważą 77 kg, 78, niektórzy nawet do 80, tak, dobijają. No to mówię, to są też warunki fizyczne w to wchodzą i no ja akurat myślę, że jestem zawodnikiem takim no na 61, tak, kilogramów, moje warunki fizyczne to jest właśnie ta kategoria. A zapomniałem jeszcze dopytać o jedną rzecz w związku z organizacją Cave MMA, a nie jestem pewien, czy o tym wspomniałeś. Czy to jest kontrakt jednorazowy na jedną walkę i po potencjalnym zwycięstwie będziecie negocjować dalej kontrakt, czy masz podpisaną umowę na większą ilość walki, jakby twoja przyszłość w tej organizacji jest pewna? Znaczy ja tutaj zdeklarowałem, że interesuje mnie walka, że tak powiem, jednorazowa na ten moment. Zobaczymy dalej, jak to się potoczy. Teraz mówię, trzeba się skupić na
tej walce wygrać ją, a później zobaczymy, jak to dalej się potoczy, nie? Zerknąłem przed wywiadem w twój rekord i dojrzałem taką dość długą przerwę, bo od października 2018 do lipca 2021 miałeś przerwę od startów i właśnie zaciekawiło mnie, dlaczego do tego doszło, no bo faktycznie no, to jest prawie 3 lata. Dlaczego w tym okresie właśnie nie walczyłeś? Czy to była jakaś kontuzja, sprawy prywatne, czy jakiś inny powód, przez który nie pojawiałeś się w klatce przez prawie 3 lata? No to był właśnie taki szereg kontuzji. Duży miałem problemy, że tak powiem, zdrowotne ogólnie. Już miałem, że tak powiem, nie wracać. No ale to się trochę poprawiło i, że tak powiem, dałem sobie jeszcze szansę, nie? Dlatego jeszcze się w to bawię, że tak można powiedzieć. W porządku. Właściwie już na samo zakończenie, no bo myślę, że naprawdę temat Cave'u i Bellatora jest przegadany. Chociaż może jeszcze podpytam o jedną rzecz na koniec, ale to twój akurat, taki twój prywatny typ. Sytuacja z organizacją KSW. W marcu zeszłego roku miałeś zmierzyć się z Kamilem Szkaratkiem na gali w Lubinie w marcu. Do tej walki ostatecznie nie doszło. Słuch jakby o twojej walce w KSW trochę na jakiś czas zaginął i nagle gruchnęła informacja, że zostajesz zawodnikiem Bellatora, więc jak to się w ogóle wydarzyło, że jakby kontrakt z organizacją miałeś już podpisany, a ostatecznie przyszedłeś do organizacji Bellator i to tam stoczyłeś swój pojedynek? Inaczej, jak wygląda ta sytuacja cała? Czy umowa z organizacją KSW nie była jeszcze podpisana i dzięki temu mogłeś przejść do Bellatora, czy po prostu jakoś ugodowo się dogadaliście, żebyś stoczył swój pojedynek w Bellatorze? Znaczy to tak jak mówisz, właśnie tak dokładnie to wyglądało, że mój menadżer dogrywał tam kontrakt z KSW, miał być kontrakt na 4 walki, to już było w sumie dograne, no i miała być pierwsza walka właśnie z Kamilem Szkaratkiem, no i ostatecznie nie doszło do tej walki, bo w przygotowaniach właśnie uszkodziłem na sparingach sobie żebra i nie byłem w stanie w ogóle walczyć, zawsze tam z jakąś kontuzją człowiek wychodzi do tej walki w sumie. Ale to mówię, to już była taka kontuzja, że się nie dało trenować, a co dopiero walczyć. No i tak miało być właśnie, że miała być ta walka, miał być podpisany kontrakt, no i później miałem toczyć kolejne walki. No ale że ten kontrakt nie był podpisany i wypadłem z tej walki, no to Wojsław Rysiewski tam skontaktował się z moim menadżerem i mówił, żebyśmy czekali, że jak będzie jakiś tam rywal, no to będziemy walczyć, a jak coś mamy, no to żebyśmy brali. No i wpadła ta oferta z Bellatora, no i to się nie zastanawiałem w ogóle, nie? Takich ofert się nie odmawia. Jasne, no już na sam koniec, poniekąd twój klubowy kolega mówiłeś, że zdarza ci się zawitać do Szczecina. Michał Materla w Gorzowie zmierzy się z Piotrkiem Kuberskim, no trzeba przyznać, że jak na to doświadczenie, jak na te spędzone lata w klatce, no Michał się nie oszczędza, bierze samych najlepszych. No, jak widzisz tą walkę? No, masz czasem okazję podglądać Michała na treningach, więc jak widzisz ten pojedynek? No bo faktycznie bardzo ciężkie starcie przed nim. No ciężkie starcie, ale to jak znacie już Michała, to on żadnych pojedynków nie odmawia. Walczy z każdym. Taką ksywa waleczne serce, więc myślę, że i w tej walce na pewno pokaże ten charakter, serducho i pójdzie do końca, tak? On się nie poddaje. Wierzę, że wygra tą walkę, pomimo wiadomo tych kontuzji wszystkich, co go tam trapią. No ale no taki jest ten sport. Mam nadzieję, że jego ręka po walce zostanie uniesiona do góry. No słuchaj Przemek, ja ci bardzo dziękuję za wywiad. I właściwie na tym ostatnim etapie przygotowań życzę ci na pewno dużo zdrowia, no bo to jest najważniejsze. No i powodzenia. Mam nadzieję, że dacie naprawdę fantastyczne show w klatce. Dziękuję za wywiad. No również dziękuję. Pozdrawiam.